Siema, tutaj Tomek z kanału Wędkarstwo Linek Team, jestem dzisiaj z Michałem. Siemanko. Jesteśmy nad jeziorem Barlewickim, tak na szybko się nie spodziewałem. Przyszliśmy zobaczyć, wywiercić dziurę, może nie wywiercić, co? Rozbić tą oto piką. Po prostu sprawdzić, jaka jest grubość lodu. No, także zaraz zobaczycie, jak wybijamy dziurę. Pokaż ile. No taka grubość. Śmiało można wchodzić. Zobaczcie, jesteśmy 6-7 metrów od brzegu. Tak będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 kroków, metr to jest mniej więcej krok dorosłego człowieka. Ja mam pewnie trochę mniejsze, bo jakoś się nie przykładałem do tego. No to można powiedzieć te 8 metrów. Ale lód się nie spodziewałem. Zrobimy drugą dziurę. No to czują. Pewnie trochę mniejszy, co? Grubszy. Grubszy, no może być ze środka grubszy. Także lód jest w miarę okej. Nikogo nie widzę. Jest Michał, nie ma, nie? Nikogo nie ma. A nie, jeden tam jest taki pan. Z tej strony byli. Chyba nie zobaczycie, trochę wieje. Nie, już poszedł. Także dzisiaj taki króciutki vlog robimy. Michał tutaj dalej jeszcze. Jak widzicie, będzie rył. Jeszcze zobaczymy koło trzcinek. Koło trzcinek, tutaj Michał właśnie wyrąbał kolejną dziurkę. Piką szybko idzie, muszę wam powiedzieć. Pika nie jest taka ostra, ale masywna. Szybko idzie, naprawdę. Nie, ile? To jest cieniutki. No, tu już jest cień. 4-5. Także koło trzcinek jest cieńszy lód. Próbujcie zawsze trochę z dala od zarośli. Także wyrobiliśmy jedną dziurkę, drugą dziurkę, trzecią dziurkę, czwartą, piątą. Jak wrażenia? No nie jest źle. Łowić już można zacząć. Tylko to na własną odpowiedzialność, nie za daleko, pamiętajcie. Czyli takim krótkim vlogiem kończymy odnośnie grubości lodu. Filmik nagrany był w niedzielę, jakby ktoś chciał wiedzieć. Z brzegu był dosyć gruby, pod trzcinkami już cieńszy, ponieważ miał z 5-6 cm, już troszeczkę niebezpiecznie. Na środek nie wchodziliśmy, nie chcieliśmy, żeby nam się w razie W coś się stało. Ja się ogólnie cykam trochę jeszcze na środek wejść, bo nie było takich mrozów, jakbym chciał. Ty się też cykasz? No trochę ja, nie? No, nie jest, nie jest. No to jeszcze nie jest to. No, także z brzegu tak. Dalej trochę nie. No chyba, że ktoś jest ryzyk fizyk. Także siemaneczko! Nara. Zostawcie suba!